Witam bardzo mocno wszystkich na kolejnym dniu DreamHack Masters Summer 2020. Mamy tym razem dwóch Polaków w górnym prawym rogu. Ziggy, czyli Szymon Filipek, grający oczywiście Terranem w kolorze niebieskim, a jego rywalem jest Geralt, czyli Mateusz Budziak z drużyny Exxon. Wcześniej w drużynie Blazer, teraz Exxon. Bardzo mnie cieszy rozwój tego zawodnika. No i znalezienie kolejnej drużyny, która z chęcią go tam ma. Uj, jakie to jest super! Na Supply Depocie jest SC napisane. Emblemat ze StarCrafta 1, to mi się mega podoba. I oczywiście ma też swój Command Center ze StarCrafta 1, troszeczkę taki pozłacany, powiedzmy. No i cóż, no jeden z dwóch Polaków oczywiście tej siłą rzeczy przegram, ale drugi zdobędzie punkt i zbliży go to do zwycięstwa, do awansu w grupie. Zobaczymy, który to będzie. Także wystartowali, ruszyli. No i zobaczymy, do czego ich to zaprowadzi. Czy to będzie jakieś proste, łatwe zwycięstwo, czy też może zażarta walka między tymi zawodnikami. Wiem na przykład, że Ziggy wielokrotnie startował w turniejach online. Raz lepiej, raz gorzej, ale nawet takiego Manę też pamiętam, że był w stanie pokonać. Także jak już jest w stanie pokonać Manę, to każdego innego polskiego Protossa również. No ale tak samo Geralt też był w stanie pokonywać bardzo mocnych Terran. Nawet Hero Merina pamiętamy, że jest w stanie pokonać. No w tym turnieju urwał mu mapę, ale w innym, pamiętam, było zwycięstwo 2-1. Także wszystko jest w tym pojedynku możliwe. Jeszcze na chwilę opóźnił ekspansję Ziggy'ego Geralt. No i widzę, że Ziggy też ze zwiadem. Fajnie, zagrali w zasadzie takie standardy. Ciekaw jestem, jak bardzo się tutaj przygotowywali. Co takiego specjalnego tu zagrają. Oj, no nie, no teraz to Geralt został zauważony. Teraz to... No nie, nie mówcie, że Ziggy nie zauważył tej proby. No przecież widział. SCV była akurat po lewej stronie Command Centera i ona widziała tę probę. No to jest skandaliczne. To się nie powinno wydarzyć. Okej, Reaper już powraca. Geralt jeszcze chciał trochę zmęczyć te SCV. No na pewno proba już nie przeżyje. Nawet gdyby od razu rzucił recalla, to i tak ma ona za mało punktów wytrzymałości. No i oczywiście teraz przechodzimy w etap gry, w którym w sumie to budowa Command Centera jest trochę zagrożona. O, ładnie Ziggy reperuje te SCV, chociaż nie, tak szybko przerwał. Na chwilę podreperował, teraz skończył. A, okej. Okay. Może chyba jest taki błąd, że właśnie jak się rozkaże atakować, bądź może nawet i reperować te SCV, to te SCV-ki czasami się blokują. I znowu ta SCV się tak trochę zgliczowała, trochę nie budowała. O, ale teraz zobaczmy, czy to reperowanie będzie miało kluczowe znaczenie. Może tak, a jednak Geralt przerwał na chwilę, ale Ziggy dorzucił kolejną śrubę i Command Center ukończony. Myślę, że dobrze dla Szymona. Chociaż nie chce stracić kolejnej SCV, jak widzimy. No to trochę opóźnia jego orbitala. Teraz musi go jak najszybciej, moim zdaniem, zacząć budować. No i w końcu jest właśnie rozpoczęty. Heliony zagrane przez Ziggy'ego. No już się wycofuje. Blink to jest wybór Geralta. Już zauważył polski Protoss, co takiego na niego zaczyna robić Terran. Wiadomo, że są dwa Heliony. Pytanie, czy będą dwa kolejne. Na pewno Geralt musi to brać pod uwagę. No i bierze. Bierze, bo widzimy barykady tego zawodnika. Dobrze. Wszystko w zasadzie ogarnięte u Mateusza. Ale Ziggy to i takie rzeczy chyba przewidział i dlatego właśnie wydawało mi się... A, wydawało mi się właśnie. Wydawało mi się, że widziałem Medivaca, a tu Medivaca jednak nie ma. No ale dobra, nawet pomimo tego, że Medivaca nie ma, i tak tymi Helionami można wjechać, jeżeli oczywiście odpowiednio rzuci się granatem Reaperowym. Cały czas jest zagrożenie. O, ale w tym momencie Geralt ma dwie jednostki ustawione w przejściu. No, zobaczymy, czy się udał. No, zmieści, nie zmieścił. Aj, bo Geralt szybko skorygował ustawienie Stalkera. Także to było na pewno udane zachowanie Protossa. Ten jeden mały błąd mógłby spowodować serię kolejnych, utratę robotników i tak dalej, i tak dalej. A tak to Ziggy został w sumie z jednostkami, których nie sposób teraz wykorzystać. To jest jego kłopot. Dalej z tego, co widzę, są grane Banshee, czołgi, piechota. Może jakiś dwubazowy push, a może Ziggy przejdzie w trzy bazy i będzie większymi armiami próbował operować. Myślę, że im dłuższa gra, tym lepiej dla Geralta. Ale w sumie to też nie widziałem tak wielu gier Ziggy'ego. Takich dłuższych zwłaszcza w ostatnim czasie. O, już jest zaczepianie Helionów. Póki co... O, aha, chciałem powiedzieć, że żaden nie padł, ale właśnie w tym momencie jednego przysnajpował Mateusz. No
No i proszę. Bardzo ładnie się ułożyło. W sumie może nawet fakt, że teraz stalkery się uganiały za Helionami, był trochę lepszy dla Szymona. No bo tak zawsze to te cztery proby dobrze ubić bez większego zagrożenia. Ale już jest z tego co widzę obserwer. Więc pewnie ciężko będzie ponowić taką akcję. No i przechodzimy w trzecią bazę. Ziggy dokłada kolejne czołgi, żeby Geralt nie był mu w stanie zagrozić przez kilka kolejnych minut gry. No i będziemy wyczekiwać i dalszych pomysłów na rozgrywkę. Chyba Geralt już planuje powolutku Stormdropa. A jak Stormdrop, to oczywiście dużo łatwiej jest wyciągnąć jakąś może nawet niekorzystną początkowo bitwę. Widać te Banshee. Widać niewątpliwie. Trzy czołgi, dużo piechoty, wszystko się zgadza. No i tak jak można było się spodziewać, Geralt idzie w Storma. Bardzo często to gra na teren. Jak mamy, właśnie tak zauważyłem, że często jak się zrobi War Prisma z czterema egzemplarzami w środku, to jest taki moment zwrotny, bo do tego czasu mam wrażenie, że teren, jeżeli zrobi jakiś naprawdę mocny push, to może łatwo Protossa pokonać, a jak już jest ten Stormdrop, to wygranie bitwy frontalnej jest o wiele cięższe. No i pewnie dlatego tak leci na łeb na szyję do tego elementu Geralt, bo to można i ofensywnie i defensywnie wykorzystać. No ważne, żeby dobrze rozegrać bitwę. Ziggy dokłada jeszcze więcej jednostek. O, mamy mecha! No to w sumie Ziggy i mech to jest jednak dość częsty wybór. Piękna sprawa. Trochę mnie dziwi, że nie przesyła jeszcze swoich SCV do ekspansji numer 3. Ale na pewno zaraz to zrobi, bo tutaj jest po prostu ich troszeczkę za dużo. Ale no powinien zrobić to po prostu szybciej Ziggy, bo miałby więcej kasy. No, już mamy właśnie transfer. No i teraz Geralt. Pytanie, czy Geralt dowie, bo póki co chyba nie do końca zwracał na to uwagę. No, póki co to Geralt gra tak jakby, chociaż w sumie patrząc na te drugie robo, to już może się trochę spodziewa mecha. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw jego reakcji, no bo na pewno, jeżeli się przygotowywał tak sumiennie do meczu z Ziggym, to musi brać pod uwagę to, że ten mech się może pojawić. Może feedback? Ja bym w sumie rzucił chyba tego feedbacka, ale no tak ciężko też stwierdzić, czy warto, bo jeżeli na przykład Geralt planuje bardzo mocno zaatakować Ziggy'ego, to lepiej może nie zużywać Storma na to, tylko dopiero za chwilę na Siege'anki. O, bardzo mi się podoba to uzupełnienie barykady. Szymon w ogóle też ma większy limit, grając mecha, co jest no nawet trochę zaskakujące, ale to też w sumie może dlatego, że Geralt dużo inwestuje w technologię, no i w kolejne ekspansje. To jest taki mały oddział, no dałoby się mieć większy po prostu na tym etapie gry. Natomiast jemu wcale nie chodzi teraz o to, żeby nie wiadomo jak zaatakować, tylko żeby raczej przestraszyć Ziggy'ego. No i też trzeba przyznać, złapanie trzech Banshee na pewno fajnie wpływa na potencjalne zagrożenie w kierunku Protossa. Bo właśnie to za pomocą Banshee chciał Ziggy mocniej cisnąć. O, wow! To były dwa Stormy i 20 SCV padło? Okej, to było warte dwóch High Templarów. Jaka miazga. Jak on to kliknął w ogóle? Jak on to zrobił? 20 SCV, to już... Mam wrażenie, że to przesłanie SCV z Ziggy'ego mogłoby... jakby, gdyby tego nie zrobił, to może by stracił jednak mniej. No piękna sprawa, jak to, ktoś z nich... No na pewno ten, kto wygra, ten zobaczy to nagranie. No zawsze gracze praktycznie oglądają zwycięskie wody. Czy tam inne filmy. No to na pewno się też zdziwi, że aż 20 robotników udało się ubić takim jednym małym ruchem. Z powrotem liczba Banshee urosła. Ale widzimy, że
typowo polski pojedynek, bo bardzo pasywny, no ale tak to jest z mechem, że ciężko zaatakować, póki nie ma limitu. I tak samo Geralt ma ciężką sprawę z atakowaniem. No nie, no nie wierzę, naprawdę. Okej, okay, mam nadzieję, że im nie przyciąłem. No zaraz będzie out i koniec, i GG. Nie no, dobra, było takie chwilowe przycięcie. Niestety czasami się to tutaj zdarza, już nie wiem, czy ich tam harasować w centrali. O, nie ma opsa! A nie, to przepraszam, jest tylko trochę bardziej z tyłu. No ale przez ten ułamek sekundy go nie było. Padnę mikro z Igiego. Minimalnie otrzymał wystrzały, teraz świetnie ustawione czołgi, więc jest zaś... Ale chwila, Geralt i tak atakuje! Ale to, no to było fatalne w skutkach, w tym momencie stracił wszystkie High Templary. No i teraz jeszcze bardziej odważniej się mogą banshi zachowywać. No, duża strata, zobaczcie, 1500 gazu. 8 High Templarów, 6 ich było tutaj, no i jeszcze te dwa, które zrobiły tego wielkiego Stormdropa. SCP jadą chyba wyreperować ten Command Center, bo faktycznie ma mało punktów wytrzymałości. Jeszcze do tego mały kontratak, ale oczywiście tutaj też jest barykada z Igiego. Ale barykada, barykada, azeloty tak się trochę przedostały, no ale za dużo ma jednostek z Igi w tym miejscu. Nie no, naprawdę dobrze mu idzie. Już ma praktycznie limit, jakby chciał z Igi, to może za chwilę na pewno zaatakować, chyba że woli zaczekać na ulepszenia 2-2. No tu są różne koncepcje. Ilu graczy tyle koncepcji? Czy zaczekać na ulepszenia i po prostu do tego czasu ekspować bardzo dużo? A może właśnie się spróbować zmieścić przed 10 czy 11 minutą z jakimś atakiem? A może po prostu jak jest limit, atakujemy? No i chyba to jest wybór z jego w tym momencie. 13 minuta, masa... Uj, tutaj jest liczba czołgów. 21, przy czym... raz, dwa, trzy... Nie, dwa. Dwa zostaną do obrony w bazie, czyli 19 czołgów wyjeżdża na drugą stronę mapy. No i Ziggy nie zawaha się ich użyć. Smart Sevos też jeszcze nie zostało opracowane, z tego co widzę Blue Flame'a też jeszcze nie ma. O, ładnie Geralt teraz ściągnął kilka min do tego. No w sumie to jeszcze chyba sprawa nie jest taka przesądzona, ale teraz Banshee mogłyby świetnie zaatakować High Templary. Stormy też użyte. No, nie ma lekko. No i jeszcze żarówy robi, super bateria aktywowana, ale no pod te czołgi to absolutnie bez kija nie podchodź. A już zwłaszcza stalkerami, przecież to wszystko wybuchnie, to wszystko wyleci w powietrze. Sami widzicie, stalkery nie pożyły, ale jeszcze ma dużo jednostek Geralt i do tego jest tutaj chyba z 8 immortali. No nie no, teraz to sobie na pewno poradzi z atakiem Ziggy'ego. Tak, immortale. Czy on zastormował własne immortale, czy mi się wydaje? Chyba tak, chyba w tym momencie. No nie wiem, czy to było wymierzone w Banshee, czy w zasadzie takie zachowanie Ziggy'ego było pewnie by oczekiwane, że Ziggy podleci, zaatakuje High Templary, no i wtedy ten Storm własne immortale by je objął, ale ciężko powiedzieć, czy to tak zamierzone. No i widzę, że atakuje głębiej Geralt, zobaczymy, czy to się okaże sukcesem, bo w tym momencie trzy tory właśnie wyszły, Warping Zelotów. No i można spróbować zaatakować głębiej, świetnie zniszczony Warpism przez te tory. Kariery nawet się pojawiają, no proszę. Piękna sprawa. No moja chyba ulubiona jednostka. No i do tego planetarka, która no, wygląda niebanalnie. To jest chyba moja ulubiona planetarka, aczkolwiek nie ma szansy w starciu z tyloma immortalami. No i teraz już tylko jeden tor, który próbuje zrobić jakąś obronę. Ale chyba nie ma szans, nie ma szans. Chociaż no, z trzema kolejnymi to już ma szansę. Teraz już sobie poradzi, to bez problemu. Ziggy odpycha przeciwnika. Kurczę, on robi cztery tory jednocześnie. Mam wrażenie, że atak Geralta nie był najlepiej może wymierzony, bo no bo tutaj zaatakował. Tutaj, gdzie są jednostki, tutaj, gdzie będą wychodzić kolejne, chyba lepiej byłoby niszczyć ekspansję przeciwnika. No ale w zasadzie to myślę, że Geralt nie ma problemu z tym, żeby mapa się przedłużyła. On i tak ma mega wydobycie. Przewaga jest, no, widoczna już od 5 minut, no, ale momentami była nie taka duża. Lecą zaloty na lewą stronę mapy. Geralt rozpoczyna ulepszanie karierów. No właśnie dlatego, że one nie mają nawet jeszcze plus 1, to z torami za bardzo nie mogą powalczyć. No, tory są po prostu bardzo pancerne. No
No i to jest moment, w którym oczywiście Geralt będzie przymierzać się do tej bazy na godzinie 12. To będzie oczywiście też najważniejsza baza z Ziggiego, której zamierza bronić. O, i pięknie nawet miny walnęły. Troszkę osłabiły stalkery. Znowu jest trochę stormów. No naprawdę dużo tych stormów. Ciekawa koncepcja, ciekawa kompozycja. Ale z Immortalami to wszystko jak najbardziej może się udać. Z powrotem Ziggi dodał jakiegoś syczanka, ale ten jest zbyt agresywnie ustawiony. No i póki co piątej bazy nie ma jak zająć. Do tego warpism z prawej spróbował wlecieć, ale tylko wrzucił jednego zlotę. Może dwóch. To niedużo. Ciężko Geraltowi zaatakować tak, jakby tego chciał. Ziggi pancernie siedzi w swojej bazie, jak skarabeusz na pustyni. Zakopany. Jeszcze jedna próba Geralta. Nie wiem, czy on czekał chyba na to ulepszenie plus jeden, chyba tak. No i teraz może ładnie wchodzić, są stormy, jest impreza. Jest laserowanka, ale widzę, że już wszystkie interceptory zostały zniszczone, karier pada. Okej, no te kariery nie zrobiły za dużo. Ale troszkę zasiały ferment, jeszcze sztormuje jest Sivigger, ale to też mu wystarczy. No i chyba spróbuje dobić planetarkę, nie, jednak atakuje przeciwnika i jego tory. No tutaj akurat Ziggi zrobił dobrą obronę. Problem polega na tym, że oczywiście Geralt ma dużo więcej pieniędzy i może się szybciej odbudować. Chociaż szybciej. Ma jedno robo, drugie robo. I dwa, no ha, dwa robo i dwa Stargate'y. No to nie jest taka wielka produkcja w sumie. Może warto byłoby dostawić kilka kolejnych, albo na przykład coś z tych Warpgate'ów. O, wow, on ma 14 Warpgate'ów. Ale ciekawe, że ich chyba nie zamierza tak szybko wykorzystywać. Natomiast zacznie wykorzystywać Dark Templary i Blink do nich też jest grany. To jest jedna z mocniejszych rzeczy w late game'ie, żeby niszczyć ekspansję Terran. Tak jest, Polak wygrywa. Ale i Polak też przegrywa. No i czas na kolejną bazę. Tutaj też jest bogaty gaz. Ziggi. O, Ziggi tak samo chce sobie tutaj zaekspować. Chyba przelatuje jedną. A, tak, przelatuje swoją pierwszą bazę. Ziggi, jak ciekawie wygląda ten budynek z tym skinem właśnie lecący. Niebanalna rzecz, trochę jak w StarCraftie 1. Nie widzę nawet żadnych silników pracujących, on po prostu jest nie wiem na co. Jakieś naprawdę ciekawe terrańskie technologie tu muszą być. No leć. Po prostu potrafi to leć. Kolejne dwa kariery doleciały. No ale trzy kariery na tyle torów to jest nic. Nie ma problemu. Od razu nawet przyzwoity storm na te czołgi. Ale Ziggi oczywiście pewnie puszuje naprzód. On musi tutaj cały czas dosyłać wojsko Ziggi, bo tutaj widzimy, że jakieś trzy czołgi, jakieś tory jeszcze w drodze. To wszystko najlepiej, żeby było wspólnie, razem. O, i w tym momencie... Oj, jaka szybka reakcja Ziggiego ze stefałkami. No ale z Dark Templarami to w zasadzie jakiej reakcji by nie było i tak jest źle. No i do tego miazgunia storów na froncie. I tak Geralt znalazł sposób na to, żeby to zniszczyć. No i mechem będzie bardzo ciężko wygrać z Geraltem. No już widać, że jest patent na to. Czyli co, Immortale, Archony, trochę Storma, jakieś kariery też bywają, jakieś zloty. No i prędzej czy później powinno się udać. Do tego widzę, że Geralt ze swoją ulubioną jednostką, z Dark Templarem, znowu ciśnie w planetarkę, a może w te turrety. Tutaj kolejna baza będzie atakowana. Nie, chyba bardziej chodzi o SCV. Atak od frontu też jest wymierzony w bardzo bolesne miejsce, czyli w ekonomię, w kolejną bazę, która właśnie pękła. No i ostatnią tutaj ma Ziggi. No i to jest pierwsza mapa, którą zgarnia Geralt. 20, no niecałe 20 minut to trwało. Druga mapa, Ice and Home, w dolnym lewym rogu. Szymon, Ziggi, Filipek. A jego rywale Mateusz, Geralt, Budziak. No i ruszamy. Mapa Ice and Home. Bardzo fajne logo mają Supply Depoty Ziggiego. SC. Na grzbiecie. Jak się ukończy, to sami zobaczycie. A z tego co ogarniam, to te logo jest czasami na niektórych... Jak się mówi, merchandise. No na niektórych ubraniach albo takich różnych rzeczach. Bardzo ładna sprawa.
StarCraft 1. Command Center też do StarCrafta 1. O, jest, on się świeci! Ja tego nie widziałem wcześniej. Czyli tak, czyli jednak się świeci trochę jak w StarCraft 1. Ale tutaj jeszcze było takie coś... Pamiętam, przy wejściu. Wejście też się chyba świeciło. Jak SCV była robiona, nie tylko ten... Nie wiem, jak to nazwać, bo to nie komin chyba. Ale ta wieża na górze. Wieża ciśnień. No dobra. Trochę starał się opóźnić ekspansję z Gigo Geralt, ale w tym momencie w sumie nic nie ugrał. Ekspansja powstała idealnie o czasie. Tym samym ciężej mu będzie zatrzymywać z Gigo. Ja widzę, że mamy ekspandzik, wszystko oczywiście standardowo, chociaż proba zaczyna się gdzieś kręcić. Może w poszukiwaniu ukrytych budynków z Gigo. Czy 16 Marine Steampack działa na Karakan Zerga? Kablosz, nie wiem do końca, o co jest pytanie, ale tak, dalej myślę, że można grać ten push, 2 mediwaki, 16 marines i wylot koło 4,45 na zerga ranem. Można grać, to nie jest obecnie trend, ale jeżeli jeszcze nie jesteś progamerem, to też nie musisz dokładnie wszystkiego robić jak progamerzy. Do nich trzeba aspirować, trzeba się starać grać jak oni, ale czasami buildy też można inne grać. Kiedyś w sumie to było najpopularniejsze otwarcie wśród progamerów również. Jedna proba zniszczona. Pamiętam, że Geralt zawsze... O, co za błąd! O mój Boże, Stalker wyszedł nie z tej strony, z której powinien. Klasyka. No, Geralt teraz ważne, żeby skorygował rally pointa. No, minus 50 energii przez ten błąd. To jest istotny element tego początku. Znaczy jest jakaś ogromna, przeogromna strata, no ale jednak Geralt ma mniej chronobusta, a to na Blinka, a to na proby, już tam zależy na co chce sobie kupować szybciej. No i bardzo słuszna postawa z Gigo, nie zawsze protosi patrzą na tę adeptkę, więc prawie udało się ją zniszczyć. No i jak widzimy, Zgi tym razem skusił się na bardzo pomysłowe otwarcie. Trzy raksy, bardzo prędko i do tego jeszcze plus jeden. To plus jeden mi się zwłaszcza podoba, bo oczywiście teraz będzie mieć bardzo dużo piechoty. No i jak dobrze zagra, to może łatwo rozwali Geralta. Zgi mi trochę przypomina w sumie w tym momencie Yuttermale, który szuka właśnie jakiegoś dobrego otwarcia. Jeżeli ono poskutkuje, no to potem można łatwo wygrać. A jak nie, no to trudno, trzeba rzeźbić. Ładnie wyjaśniony Reaper, ale i Reaper i tak już zrobił swoją robotę. I tak już wszystko jest ogarnięte. No i teraz najciekawszy będzie ten moment, kiedy Zgi zaatakuje, a Geralt nie wiadomo, czy go spotka, czy go nie spotka. Co tu się wydarzy? O, zobaczymy, czy się spotkają. Chyba się spotkają, no bo Zgi raczej zaraz będzie atakować. Chyba jeszcze czeka na jednego albo dwóch maruderów. O, i mikro. Widać, jak dużo jednostek ma Zigi. To na pewno może dać do myślenia Geraltowi. A Zigi wychodzi częścią jednostek. O, ale będzie łapanie. Ale to będzie piękne. O, to będzie magiczne. Chyba, że Geralt będzie uciekać w dół. O, i teraz... Aj, całkiem szybka reakcja Geralta, ale i tak będą straty. I trzy Stalkery ubite przez Zigiego. A teraz pytanie, czy on wznowi i kontynuuje atak. Pójdzie dalej, pójdzie głębiej, pomimo tego Steampacka, czy też nie. No to już się trzeba zastanowić, wykalkulować, może sięgnąć pamięcią w podobne scenariusze. Jak to kiedyś wyszło? Czy to się opłaca, czy to się nie opłaca? Chyba jednak tak.
Geralt ma jedynie 7 stalkerów, teraz za chwilę przyzwie może kilka kolejnych. Kolos w drodze. Pamiętajmy jednak, że Zgi ma plus 1, jego armia bardzo silna. Próbuje złapać posiłki Mateusz. No i teraz wejście, ale jednak słuszny force field. Zgi sprytnie złapał baterię. No i teraz co zrobi, co zrobi? Chyba jednak sięgnie po Nexusa. To jest świetne. Geralt nie będzie mieć tak szybkiej trzeciej bazy. No i zaczyna się taniec szamana z tymi stalkerami. O, jeszcze kolos. Zgi naprawdę pod niego wchodzi? Okej, to mnie trochę zaskoczyło. No to akurat nie była najlepsza wymiana dla Terrana. Raczej po trzeciej bazie myślałem, że się wycofa. Albo tak jeszcze, wiecie, trochę spróbuję chwilę postraszyć Protossa, żeby ten tak szybko nie zaczął jej budować ponownie. No to było trochę zaskakujące. Tymczasem Zgi stawia już trzecią bazę. Kolejne Raxy. No i zobaczymy, co dalej. Ile move zrzucił? Okej, to było sporo energii. Może jest tak, że Zgi oszczędza energię w momencie tego ataku, żeby mieć energię na potencjalnie na skany na Dark Templary, albo też, żeby niszczyć obserwatorów. Nominalnie więcej stracił w sumie nawet Zgi, ale opóźnienie trzeciej bazy jest bardzo ważne i ekonomicznie powinien wyjść oczywiście na prowadzenie Zgi, co jest dla niego świetne. No dobra, czekamy. No to był jeszcze jakiś... dwóch obserwatorów zniszczył Zgi. O, bardzo dobry moment. Tak, dwóch obserwatorów zniszczyć to jest sporo. Teraz o wiele mniej informacji ma Geralt. Na pewno widział trzecią bazę, no i widział też w sumie kolejne reakcje, co jest dla niego chyba najistotniejsze. Czy Zgi robi znowu mecha, czy go nie robi? Jeszcze jednego stalkera pogoni. O, może nawet jeszcze jednego? Nie, teraz już był blink. Każdy stalker jest bardzo drogi. Kosztuje też gaz, a gaz chcemy wydawać na jakieś kolosy albo tym podobne rzeczy. O, już trzy kolosy ma Geralt. Całkiem szybko. No bardzo ciężko będzie teraz Zgiemu wygrać bitwę lądową. Ożyjemy, zobaczymy, co teraz zagrają. Wydaje mi się, że Zgi raczej rozciągnie tę rozgrywkę, bo bardzo mu się pewnie podoba pozycja, w jakiej się znalazł. Ma lepszą gospodarkę. Lepszą perspektywę. No, Geralt niekoniecznie. No, ale teraz ustawienie Zgiego jest trochę ryzykowne. Dobre przyspieszenie, żeby uratować też mediwaki. No i żyje. O, to będzie świetna flanka od góry. Najlepsze, co chyba może zrobić. Geralt warp. Okej, to jest ciekawe. Geralt chyba chce zaatakować bez... A jakiś archonów, czy czegoś podobnego. Zgi wyciąga SCV. Świetna. Oj, ta flanka od góry. Ale w sumie tam też jest kilku zelotów. Oni też dają radę. Świetnie ucieka kolosem i w zasadzie to warprismem Geralt. Także to wszystko przeżyło. I znowu jest kilka jednostek. Jeszcze force fieldy te dość istotne pomogły. No i traci w tym momencie Zgi masę rzeczy. No i ekonomię, i armię. I mam wrażenie, że Geralt może to wygrać tym jednym w miarę nietrudnym puszem. Ale kontrola była naprawdę świetna. I zeloty na górze i na dole i właśnie ten prizm. Wszystko w porządku było rozegrane. Geralt chyba chce teraz odpuścić i skonsumować swoją przewagę. Dodać oczywiście ulepszenia, dodać technologię typu Disruptor Templar Archives. No, Zgi nie ma łatwego zadania. Coś czuję, że on chyba niebawem zaatakuje. Jeszcze transfer SCV-ek do trzeciej bazy. No teraz to na pewno zabolało ekonomię Zgiego, która, tak jak mówiłem, była lepsza chwilę temu. No teraz już oczywiście słabsza. No nic, pozostaje nam czekać na kolejną batalię i na kolejne pomysły zawodników. No Zgi chyba skupi się jeszcze bardziej na wikingach, bo ma drugiego starporta, za chwilę przeleci nim tutaj do tego reaktora. I spróbuje swojej szansy. 27 SCV przy tym orbitalu pracuje. Jak widzimy, Zgiego nie interesują póki co kolejne rafinerie, co może oznaczać, że faktycznie jakiś atak się może niebawem odbędzie. Chociaż jak zakolejkował 3-3, może zwlekać z tym atakiem.
i kolejny obserwer kręci się przy armii Ziggiego. Do tej pory ładnie wychwytywał obserwatorów Terran. Ale póki co Geralt się nim nie za daleko zapuścił. No, rzuca skana. Słusznie. Proto znowu podchodzi Ziggi, na pewno to zauważył sensor towerem. Wie, że coś się zbliża. Pytanie, ile tego jest, co to jest i dlaczego jest tego za tak dużo. Co jest, Ziggi ma lepsze ulepszenia? 2-2 kontra 1-1. Zobaczymy, czy to coś zmieni, czy nie, no bo jak stormy siądą, no to będzie miazgunia, disruptory zagrane. Ładnie podchodzi Geralt, kula wysłana. W tym momencie Wikingi zaczynają tak od tego rannego, słusznego kolosa. No ale tutaj kolejny disruptor, kolejne stormy. I w zasadzie to już nie ma jak tego ugrać chyba Ziggi. Zasztormowane wszystko. Chociaż w sumie to jeszcze ma trochę wojska. Może. No ale znowu traci 20 SCV. Te halucynowane kolosy są najlepsze. Który jest prawdziwy, o to jest pytanie. No niby chyba już Ziggi wie. Już został tylko ten jeden. No ale dobra, za dużo wojska Geralta. Bardzo dobry był ten poprzedni push, który dał Geraltowi na pewno prowadzenie. No a ten to już było takie wykończenie. Ale Ziggi niewzruszony, zrzuci znowu muły. O, i to jest nawet czwarta baza, którą pewnie będzie próbował niebawem przelatywać. Geralt dodaje jeszcze 4 gateway'e. A, bo chce mieć łącznie 12. O, bardzo słuszne wejście w te stalkery. Jeszcze jeden, może nawet dwa padną. No i teraz wszystko widzi Mateusz obserwerem. Drugie robo zagrane. Nie przesadza z liczbą robo. Geralt, pamiętam, że niektórzy protosi lubią nawet 4 zagrać. Chyba Showtime'owi się zdarzało właśnie 3-4. Ale co protos to obyczaj. Znowu ustawia swojego obserwera. Widać, że Geralt się boi, że go straci. On co chwilę go składa, rozkłada, przekłada. A, czwarta baza z tej strony. Myślałem, że bardziej będzie na godzinie 6. No i zaczynają się teraz oczywiście kontrataki zlotowe z jednej strony. No i tutaj też jest całkiem sporo jednostek. No tak jak mówię, no Geralt ma o wiele więcej. Wypracował sobie przewagę, z której ciężko już przegrać. I do tego robi Dark Templary. Zero litości. No Ziggi ma przewagę aż 3 ulepszeń. Tylko, że właśnie nie ma tak dużego wojska. Ale ma w sumie ghosty. Jak zaczynają się pojawiać ghosty, to wiedz, że coś się dzieje. Że te wszystkie High Templary mogą nie rzucić Storma. Jest skan. Nie wie jeszcze Ziggi, jak jest ustawiony Geralt. Nie wie, że coś za chwilę może mu wjechać w bok. O, Geralt też nie wie nawet, że tutaj jest Ziggi. No za chwilę zauważy. Ciekawe, czy się cofnie, czy się nie cofnie. No, jednak się cofa. No ale to jest moment, w którym Ziggi może, mam wrażenie, zgarnąć 2 Nexusy za pół darmo. No ale Geralt też już rusza z kontratakiem. Tutaj zloty. Tak, już pionki wszystkie ruszyły. No i teraz z tej szachownicy chyba niestety zostanie natychmiastowo wymazany Ziggi. Jeden Nexus zniszczony, tutaj oczywiście Warping Protossa, no bo jakżeby inaczej. Ale akurat Stalkery nie są za mocne, więc to wszystko zostanie poniszczone. No, ale to samo można powiedzieć o ekonomii Ziggiego. Jeszcze jeden przelot. Jeszcze mu Ricola zrobił. To Mateusz bezlitośnie wykorzystuje wszystko, co ma Protoss. Jeszcze super bateria aktywowana. Ten Archon, on przeżyje. On na pewno przeżyje. No dokładnie. No i zloty tutaj cały czas mają dobrą zabawę, jest impreza.
No ponad 100 limitu różnicy już w zasadzie nie ma co tutaj chyba specjalnie się rozwodzić. Mam wrażenie, że takim pierwszym właśnie istotniejszym błędem Ziggy'ego było to, że po zniszczeniu Nexusa poszedł w górę swoją piechotą, zamiast wrócić do siebie do bazy i zachować te jednostki. Może gdyby nie ten jeden element, to by potem Geralt nie mógł takiej kontry zrobić. GG, 2-0 dla Geralta. No i pewnie Team Exxon zadowolone. Siadło. A tę muzyczkę to pewnie niektóre nerdy kojarzą. Dobra, za chwileczkę kolejny pojedynek. Jeszcze zobaczę, który do wyboru jest.